ID, opis rasy. ID, znany również jako pies berberyjski lub pies gór Atlas, to fascynująca rasa psów pochodząca z północnej Afryki. Ten majestatyczny czworonóg wywodzi się z regionu gór Atlas, rozciągających się przez Maroko, Algierię i Tunezję. ID to przede wszystkim doskonały strażnik stad. Jego głównym zadaniem jest ochrona owiec i kus przed drapieżnikami. Jednak umiejętności tego psa nie ograniczają się tylko do pilnowania zwierząt gospodarskich. ID posiada również świetny węch i instynkt łowiecki, co czyni go wszechstronnym towarzyszem. Wygląd ID jest naprawdę imponujący. To duży pies o muskularnej budowie ciała, zazwyczaj ważący między 20 a 30 kilo. Jego gęsta sierść doskonale chroni go przed surowymi warunkami panującymi w górach. Choć historycznie ID nie był szczególnie ceniony przez plemiona berberyjskie, w ostatnich latach sytuacja uległa zmianie. W Maroku powstał nawet klub mający na celu ochronę czystości tej rasy, doceniając jej wszechstronność i oddanie. ID sprawdza się nie tylko jako pies pracujący. Coraz częściej można spotkać go jako psa domowego w miastach. Jednak należy pamiętać, że ta rasa wymaga dużo ruchu i zajęcia, aby pozostać szczęśliwą i zrównoważoną. Podsumowując, Eidi to wyjątkowa rasa, łącząca w sobie cechy doskonałego strażnika, myśliwego i lojalnego towarzysza. Jego historia sięga głęboko w tradycje północnej Afryki, a obecnie zyskuje coraz większe uznanie na całym świecie. Charakterystyka psa Eidi-Eidi to niezwykle piękna rasa psów, która zachwyca swoim wyglądem i budową ciała. Oto najważniejsze cechy charakterystyczne tej fascynującej rasy. Sylwetka i budowa ciała. ID posiada muskularne, atletyczne ciało. Wysokość w kłębie waha się między 50 a 60 cm. Średnia waga dorosłego osobnika to około 25 kg. Sierść. Pokrywa ciało gruba, szorstka i odporna na warunki atmosferyczne, okrywa włosowa. Podszerstek jest gęsty i miękki, zapewniający doskonałą izolację. Ogon jest obficie owłosiony, tworząc efektowny pióropusz. Umaszczenie. Najczęściej spotykane kolory to czarny, biały, czarno-biały, jasnorudy i płowy. Głowa. Charakterystyczna, przypominająca nieco niedźwiedzią, proporcjonalna do reszty ciała. Pysk jest zwężający się, zakończony czarnym lub brązowym nosem, którego kolor zazwyczaj harmonizuje z ogólnym umaszczeniem. Szczęki i uzębienie. Szczęki są mocne i dobrze umięśnione. Krawędzie warg mają czarny lub brązowy kolor. Oczy średniej wielkości o ciemnym kolorze. Powieki są również ciemno obramowane. Uszy średniej wielkości, lekko opadające i skierowane do przodu. Eidi to pies średniej wielkości, łączący w sobie siłę, zwinność i elegancję. Jego wygląd odzwierciedla jego wszechstronność, jako psa stróżującego. Myśliwskiego i towarzyszącego. Gruba, odporna na warunki atmosferyczne sierść świadczy o przystosowaniu do trudnych warunków górskich, a mocna budowa ciała podkreśla jego siłę i wytrzymałość. Charakterystyczna głowa o niedźwiedzim wyglądzie nadaje id unikowy i czarujący wygląd, czyniąc go naprawdę wyjątkową rasą. Temperament psy. Rasy ID charakteryzują się energicznym usposobieniem i silnym instynktem opiekuńczym. Są uznawane za znakomitych psów stróżujących. Cechuje je: duża siła fizyczna, zwinność, czujność, gotowość do działania. Szczenięta ID wymagają odpowiedniego szkolenia od najmłodszych lat, ponieważ jest to rasa wrażliwa. Kluczowe jest wczesne oswajanie ich z różnorodnymi sytuacjami społecznymi, aby wyrosły na idealne psy rodzinne. Długość życia średnia długość życia psarasy ID wynosi około 12 lat. Żywienie. Ilość pokarmu, jaką spożywa dorosły pies, zależy od jego rozmiaru, wieku budowy ciała, metabolizmu, poziomu aktywności. Należy pamiętać, że psy, podobnie jak ludzie, są indywidualnościami. I nie wszystkie potrzebują takiej samej ilości pokarmu. Dla dorosłego psa zaleca się około dwóch kubków wysokiej jakości suchej karmy dziennie, podzielonej na dwa posiłki. Pielęgnacja, odpowiednia opieka nad psem jest niezwykle istotna. Rasa ID charakteryzuje się szorstką, odporną na warunki atmosferyczne, sierścią średniej długości, zaskakująco gęstą okrywą włosową, jak na rasę pochodzącą z Afryki. Z tego powodu wymagają regularnej pielęgnacji. Szczenięta ID dobrze radzą sobie w warunkach miejskich, pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniej, codziennej dawki ruchu. Są bardzo aktywne i potrzebują długich, codziennych spacerów. Docenią również aktywną zabawę i swobodny czas spędzony na dużym ogrodzonym podwórku. Kluczem do zapobiegania rozwojowi problemowych zachowań jest zapewnienie szczeniętom ID wystarczającej stymulacji umysłowej i fizycznej. Jak w przypadku wszystkich psów, szkolenie i socjalizację szczeniąt należy rozpocząć jak najwcześniej. Mimo, że ID są ogólnie zdrową rasą, ważne jest regularne monitorowanie ich stanu zdrowia i konsultacje z weterynarzem w celu wczesnego wykrycia i leczenia potencjalnych problemów zdrowotnych.